Cześć widzowie! Zakończony nie tak dawno sezon piłkarski niewątpliwie okazał się być dla naszego kraju wyjątkowy. Polski klub nie tylko w końcu awansował do fazy grupowej europejskich rozgrywek, co przecież na przestrzeni ostatnich lat wcale nie było normą, ale zaszedł też znacznie dalej, bo aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Lech Poznań, bo oczywiście o nim mowa, dał więc kibicom niezwykle wiele radości i udowodnił, że przedstawiciele bardzo często niestety słusznie wyszydzanej ekstraklasy mogą mimo wszystko godnie reprezentować nas w Europie. Kolejorz niewątpliwie słusznie zebrał więc za swoją grę całe mnóstwo pochwał, a wielu kibiców twierdzi nawet, że na przestrzeni XXI wieku był to zdecydowanie najlepszy występ polskiej drużyny w europejskich pucharach. Czy jednak tak rzeczywiście jest? Moim zdaniem mimo wszystko nie, a numerem jeden nadal pozostaje dla mnie Wisła Kraków i jej europejska kampania Pucharu UEFA w sezonie 2002-2003. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc przypomnieć Wam, jak na początku milenium pod Wawelem stworzono zespół, który budził postrach w całej Europie i dlaczego wyczyn Białej Gwiazdy z tamtych rozgrywek cenię bardziej niż niedawne występy Lecha Poznań czy Legii Warszawa. Zaczynamy! Choć dziś Wisła Kraków występuje dopiero na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce, walcząc o powrót do ekstraklasy, to dwie dekady temu była klubem, który w naszym kraju nie miał sobie równych. Biała Gwiazda seryjnie zdobywała bowiem Mistrzostwo Polski i regularnie pukała do bram Ligi Mistrzów, do której jednak ostatecznie nigdy nie udało jej się zakwalifikować. O Champions League marzył przede wszystkim ówczesny właściciel klubu Bogusław Cupiał, który przejął krakowski zespół w 1997 roku i od razu zakomunikował wszystkim, że jeszcze w tym sezonie wymagane będzie od nich zdobycie Mistrzostwa Kraju. Problemem było jednak to, że Biała Gwiazda znajdowała się wtedy dopiero na 13 miejscu w tabeli. Wojciech Łazarek, pełniący wówczas funkcję trenera, usłyszał od Cupiała, że do końca sezonu jest przecież jeszcze 17 kolejek, więc celem drużyny ma być zdobycie wszystkich 51 punktów. Szybko przystąpiono też do wzmacniania kadry, bo dzięki nowemu właścicielowi pieniądze przestały być problemem, a popularna anegdotka głosi, że gdy potencjalny nowy nabytek siadał przy negocjacyjnym stole, od razu otrzymywał kartkę, na której miał tylko napisać, ile chce zarabiać, po czym właściwie bez słowa dobijano targu. Wisła oczywiście ostatecznie nie zdobyła aż 51 punktów do końca sezonu i wcale nie skończyła go na szczycie tabeli, ale i tak w dużej mierze dzięki imponującym transferom, których zimą przeprowadzono aż 13, zaliczyła błyskawiczny progres. Debiutancki sezon ery Cupiała zakończyła bowiem na trzecim miejscu, a już rok później świętowała swoje pierwsze Mistrzostwo Polski od ponad 20 lat, odjeżdżając kolejnym w tabeli Widzewowi i Legii aż o 17 punktów. Dobre nastroje przy Reymonta w trakcie tamtego sezonu popsuł jednak skandal, o którym było głośno w całej Europie. Polski zespół, mierząc się na etapie drugiej rundy Pucharu UEFA z włoską Parmą, zremisował w Krakowie 1-1, ale po ostatnim gwizdku więcej niż o sportowej rywalizacji mówiło się o tym, iż jeden z kibiców Wisły znany pod pseudonimem Misiek trafił nożem w głowę zawodnika włoskiej drużyny Dino Baggio. W rewanżu zespół prowadzony wtedy przez Franciszka Smudę przegrał 1-2 i odpadł z turnieju, ale najgorsza wiadomość nadeszła niedługo później, ponieważ Wisła została wykluczona z europejskich rozgrywek na kolejny rok, co miało znacznie opóźnić plany Cupiała o podboju Europy i przez pewien moment rozważał on nawet wtedy sprzedanie klubu. Biała Gwiazda zdobyła więc Mistrzostwo Polski, ale nie mogła powalczyć o awans do Ligi Mistrzów. Na domiar złego sezon później krakowska drużyna niespodziewanie dała się wyprzedzić na krajowym podwórku Polonii Warszawa, co zapewniło jej jedynie awans do Pucharu UEFA, z którego odpadła po rywalizacji z FC Porto, wcześniej dając jednak swoim kibicom mnóstwo radości w niesamowitym stylu, eliminując Real Saragossa. Hiszpanie wygrali bowiem wtedy u siebie aż 4-1 i wydawało się, że kwestia awansu jest już rozstrzygnięta, zwłaszcza wtedy, gdy po 5 minutach rewanżu Wisła już znowu przegrywała 0-1. Wtedy jednak krakowska drużyna ruszyła do odrabiania strat, doprowadziła do stanu 4-1 i awansowała po zwycięstwie w rzutach karnych. Latem 2001 roku Wisła po raz drugi w trakcie ery Cupiała sięgnęła po Mistrzostwo Polski i w końcu mogła podjąć się próby awansu do Ligi Mistrzów, odpadając jednak po całkiem wyrównanej rywalizacji z Wielką Barceloną, a potem żegnając się też niestety z Pucharem UEFA po 2 meczu z Interem Mediolan. Kluczowy moment w walce o europejskie puchary dla Wisły nastąpił jednak w marcu 2002 roku, kiedy to nowym szkoleniowcem Białej Gwiazdy został Henryk Kasperczak.
Bardzo doświadczony szkoleniowiec przychodził jednak w trudnym momencie, bo już pod koniec sezonu, przez co jego drużyna przegrała minimalnie walkę o mistrzostwo z warszawską Legią. Potem było już jednak tylko lepiej i to nie tylko w polskiej lidze, gdzie Wisła zdobyła 3 mistrzostwa z rzędu, ale i w europejskich pucharach. Wspomnienia z europejskiego Marszu Białej Gwiazdy z sezonu 2002-2003 do dziś wiążą się bowiem z zachwytem, ale i niestety sporym niedosytem. Chociaż od tamtego momentu minęło już ponad 20 lat, ciągle słychać głosy, że żaden polski klub nigdy nie grał w Europie tak, jak prowadzona wtedy przez Kasperczaka Wisła. I jest w tym sporo prawdy. Biała Gwiazda w ówczesnej kampanii w ramach rozgrzewki rozgromiła bowiem w 2 meczu Glentoran FC z Irlandii Północnej łącznie 6-0, a także słoweńskie Primorie w stosunku 8-1, w kolejnej rundzie trafiając na dobrze jej już znaną Parmę. Krakowska drużyna przegrała pierwszy mecz 1-2, ale jej gra nie przyniosła absolutnie żadnego wstydu i dawała dobre perspektywy na rewanż. Jedynego gola strzelił wtedy niezawodny Maciej Żurawski, a porażka wynikała z niezbyt dobrej formy ówczesnego bramkarza Wisły, Angelo Ika, który szczególnie przy pierwszym straconym przez Wiślaków golu powinien zachować się znacznie lepiej. Zresztą o ile Biała Gwiazda miała wtedy naprawdę mocny skład, to akurat do jej golkipera fani bardzo często mieli uzasadnione pretensje. Rewanżowe spotkanie również długo nie układało się po myśli Wisły, bo już na początku bardzo szybko bramkę na 1-0 dla Parmy zdobył Adriano. Ten sam, który potem błyszczał w barwach Interu Mediolan czy reprezentacji Brazylii, a także stał się legendą gry Pro Evolution Soccer 6, o czym w swojej piosence Bubble Tea rapował nawet Quebonafide. Stan rywalizacji dopiero w 71 minucie wyrównał Kamil Kosowski. Skrzydłowy Wisły tak szczęśliwie uderzył piłkę z rzutu wolnego, że ta lecąc właściwie w sam środek bramki odbiła się na kępce trawy, całkowicie zaskakując bramkarza Parmy, co napędziło drużynę Kasperczaka. Uaktywnił się przede wszystkim Żurawski, który dwukrotnie przeprowadził wręcz bliźniaczą akcję schodząc ze skrzydła do środka, wymanewrowywując obrońców i trafiając do siatki. Najpierw na 2-1 dając Wiśle dogrywkę, a potem już w jej trakcie na 3-1. Ostatecznie golem na 4-1 kropkę nad i postawił natomiast w końcówce rezerwowy Daniel Dubicki. W Krakowie zapanowała prawdziwa euforia, która nie trwała jednak długo, bo w kolejnej rundzie na Wisłę czekał już inny bardzo wymagający rywal, a mianowicie niemieckie Schalke 04 Gelsenkirchen. Po pierwszym meczu nastroje w Krakowie nie były jeszcze najlepsze, ponieważ Wisła nie wykorzystała atutu własnego boiska i tylko zremisowała z reprezentantem Bundesligi 1-1. W Gelsenkirchen zespół Kasperczaka musiał więc zaatakować, ponieważ remis 0-0 premiowałby awansem Niemców. Do przerwy znowu było 1-1, bo na gola Żurawskiego, który wykorzystał świetne dogranie Kosowskiego, odpowiedział dobrze wszystkim znany Tomasz Hajto, który grał wtedy w Schalke. W drugiej połowie na murawie dominowała już natomiast tylko jedna drużyna. Wisła zaszokowała wszystkich, wyglądając na tle przedstawiciela jednej z czołowych lig Europy wręcz kapitalnie. Znowu skończyło się na wyniku 4-1 po kolejnej bramce Żurawskiego, a także trafieniach Kosowskiego i Kalu Ucze. I musicie mi uwierzyć, że był to najmniejszy wymiar kary. Piłkarze Wisły rozjechali się wtedy na zasłużone urlopy, ponieważ kolejna runda miała odbyć się dopiero po zimowej przerwie. Biała Gwiazda w 1/8 finału trafiła na Lazio, rozpoczynając rywalizację od świetnego występu na Stadio Olimpico. Kibice zobaczyli bowiem ofensywny futbol z obu stron, który zakończył się gradem bramek, skutkując remisem 3-3. I to pomimo tego, że kluczowym piłkarzom Wisły doskwierały problemy zdrowotne. Na zastrzyka grali bowiem Kuźba i Żurawski, a Szymkowiak wszedł na boisko dopiero w końcówce. Rewanż w pierwotnym terminie został przełożony, bo zima w Polsce nie dawała za wygraną i murawa przypominała bardziej lodowisko niż plac do gry w piłkę. Przez tydzień trwała walka o doprowadzenie boiska do stanu używalności, co nie przyniosło jednak wielkiego efektu. Piłkarze Wisły i Lazio ostatecznie zagrali na twardym klepisku i choć po golu Kuźby Biała Gwiazda prowadziła 1-0, to ostatecznie lepsi okazali się Włosi, którzy wygrali 2-1. Niedosyt w Krakowie i właściwie całej Polsce był po tym meczu ogromny. Biała Gwiazda odpadła z rozgrywek ówczesnego Pucharu UEFA na etapie 1/8 finału, ale zdobyła serca kibiców. I do dziś moim zdaniem całkowicie zasłużenie, jest to przez wiele osób wspominane jako najlepszy występ polskiej drużyny rywalizującej w europejskich pucharach.
Warto oczywiście docenić Lecha Poznań z poprzedniego sezonu, czy Legię Warszawa, która kilka lat temu jako jedyny polski klub w XXI wieku awansowała do Ligi Mistrzów, ale należy pamiętać, że klub ze stolicy miał wtedy wybitnie łatwą drogę w kwalifikacjach, a Kolejosz, oczywiście nic mu nie umniejszając, też wyeliminował głównie rywali pokroju Bodo Glim, Djurgården czy wcześniej Austrii Wiedeń i HPL-u Berszywa, a zespoły te trudno stawiać w jednym rzędzie z tak silnymi przeciwnikami, jacy trafili się dawnej Wiśle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, czy i Wy obserwowaliście zmagania Wisły z sezonu 2002-2003 z Zapartym Tchem, czy być może jesteście na to za młodzi i słyszeliście o tym tylko z opowieści. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały, a w szczególności na film o tym, czy Grzegorz Krychowiak faktycznie był tak słaby, jak wiele osób zdaje się uważać, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!